litewskiego Giedymina, synem Łokietka, co skutkowało zbliżeniem obu państw. W 1326 roku książęta mazowieccy zawarli sojusz z zakonem krzyżackim, który stoczył potem kilka potyczek z Polakami. Władysław odebrał książętom śląskim resztę Wielkopolski oraz Wieluń. Od 1329 roku pomiędzy Polakami a Krzyżakami toczyły się przerywane rozejmami walki. Dopiero w 1331 roku przyjęły skalę znaczącej inwazji zakonu oraz Czechów na Polskę. Wojska zakonne wtargnęły do Łęczycy i się radza i je zdobyły. Kolejnym punktem ich planu było spotkanie z wojskami czeskimi pod Kaliszem, do którego jednak nie doszło z powodu problemów Jana na Śląsku. W wyniku opóźnienia Krzyżacy przerwali oblężenie Kalisza i udali się na Kujawy pod Brześć, podążała za nimi jednak polska armia. Doszło do serii starć pod Płowcami, w których początkowo zwyciężał Władysław, jednak ostatecznie pozostały nierozstrzygnięte. W rok po tej bitwie zmarł Łokietek. Kwestia porozumienia między stronami pozostawała otwarta do 1343 roku i pokoju kaliskiego, na mocy którego Kazimierz odzyskiwał Kujawy i ziemię dobrzyńską za cenę Pomorza Gdańskiego oraz ziemi chełmińskiej. Mimo to Krzyżacy uznali prawa polskie do tej ostatniej i że uzyskanie Pomorza nastąpiło w formie jałmużny. Kazimierz nie porzucił jednak planów odzyskania utraconych ziemi. Król nie zamierzał uznawać traktatu i do tego samego przekonał papiestwo, którego nie zatwierdził. Dodatkowo władca rozpoczął wojnę handlową z zakonem, dążąc do zmniejszenia dochodów Krzyżaków z handlu. Szukał również nowych sojuszników. Zostali nimi książęta zachodniopomorscy i Litwa. Kazimierz Wielki zdołał opanować Ruś Czerwoną z Lwowem i Haliczem, które były jego celem od 1340 roku. W 1351 doprowadził do zajęcia Płocka i schołdowania Mazowsza. W roku 1356 zawarto w Pradze sojusz polsko-czeski, który zakończył konflikty tych państw o Śląsk, ostatecznie uznając prawa czeskie do tego obszaru. Kazimierz zdał także uzyskać część ziem brandenburskiej Nowej Marchii. W czasie swojego panowania wzmacniał więzi z Litwą i mimo niewielkich konfliktów zapełnił sojusz między państwami. Zmarł w 1370 roku, pozostawiając państwo rozkwitające ekonomicznie i silne politycznie, wszystkie jego działania dały przewagę Polsce nad zakonem. To ten król, co zostawił Polskę murowaną. U Krzyżaków zaczęły się uwidaczniać pierwsze słabości ich systemu państwowego. Wykupili z rąk duńskich Estonię, jednocząc tym samym Inflanty pod swoim panowaniem, a w 1344 roku rozpoczęła się seria wieloletnich wypraw na Żmudź. Walki nasilały się do 1370 roku, kiedy to pod Rudawą wojska krzyżackie pokonały armię litewską, ale ze znacznymi stratami. Słabość Litwy powodowała jej ekspansja na południe, ziemię obce etnicznie. W 1382, po wojnie domowej na Litwie, Jagiełło zawarł układ z Krzyżakami nad Dubisą, w którym oddawał im Żmudź oraz obiecał chrystianizację. W następnych latach książę litewski, który nie dotrzymał warunków traktatu, był zagrożony ze wszystkich stron i mimo wsparcia Witolda zdecydował starać się o tron Polski. Miało to nastąpić na drodze mariażu Jagiełły z królową Jadwigą Andegaweńską, która objęła tron po śmierci Kazimierza. W 1385 roku podpisano unię w Krewie, która zakładała również przyjęcie przez Litwina chrztu. Jego koronacja na króla Polski odbyła się rok później. Krzyżacy spełnili także swój odwieczny cel połączenia Prus i Inflant ze Żmudzią w 1404 roku, a konflikt polsko-krzyżacki rozgorzał na nowo wraz z objęciem funkcji wielkiego mistrza przez Urlika von Jungingena, który był zdecydowany na militarną rozprawę z wrogiem. Bezpośrednim powodem wybuchu tej wielkiej wojny było oświadczenie Jagiełły o poparciu dla Litwy w powstaniu na Żmudzi, które rozpoczęło się w 1409 roku. Konflikt o Żmudź został przekazany w arbitraż królowi Węgier, który potwierdził prawa zakonu do tej ziemi. Jagiełło i Witold odrzucili ten wyrok i kontynuowali przygotowania do walk, czego skutkiem było zawarcie przymierza między zakonem a Zygmuntem Luksemburskim. Latem 1410 roku wojska polskie, litewskie oraz ruskie wskoczyły na teren Prus, gdzie chciały przenieść teatr działań. 15 lipca armia krzyżacka spotkała się ze swoimi adwersarzami pod wsiami Grunwald i Stembark. Ach, co to była za bitwa! Po stronie polskiej walczyło około 29 tysięcy żołnierzy, 40 chorągwi, a po stronie zakonu około 21 tysięcy, 51 chorągwi.
Samą bitwę można podzielić na trzy fazy. Za pierwszą z nich przyjmuje się odwrót sił litewsko-ruskich z prawego skrzydła armii, które później jednak powróciły. Był to prawdopodobnie zabieg taktyczny. W drugiej fazie rycerstwo polskie zwyciężyło na lewej flance, a próby manewrów wojskami odwodowymi zarządzone przez Ulrika skończyły się ich okrążeniem i zniszczeniem. W walce tej poległ sam Wielki Misz wraz z wieloma dostojnikami. Ostatnią część bitwy stanowił szturm na obóz krzyżacki, gdzie przypieczętowano ich los. Starcie zakończyło się całkowitym zwycięstwem wojsk Jagieły. Po bitwie nastąpiło nieudane oblężenie Malborka, głównie przez braki w sprzęcie, ale także seria potyczek na północy i południu. Jagieło, zaniepokojony wizją walki na dwa fronty, dążył do porozumienia. Doszło do niego następnego roku w malowniczym Toruniu, który mimo wspaniałego wcześniejszego zwycięstwa okazał się niekorzystny dla Polski. Jedynymi odzyskanymi ziemiami były Żmudź i Dobrzyń, natomiast Pomorze Gdańskie i Chełmno pozostały w rękach zakonu. W następnych latach do pokoju brzeskiego, który miał miejsce w 1435 roku, miały miejsce wojny i utarczki, które nie przyniosły w zamian zmian w sytuacji w regionie. Traktat regulował głównie kwestie ekonomiczne, pozwalając na zacieśnienie związku Polski z Pomorzem i Prusami. Od tego momentu w państwie zakonu rozpoczęły się spory wewnętrzne, główne przez opozycję stanów pruskich. Doprowadziło to do zawiązania Związku Pruskiego, którego zadaniem miała być organizacja ziem pruskich. Był to zwiastun rozpadu państwa. Do 1453 trwała walka polityczna i dyplomatyczna między zakonem a związkiem, która doprowadziła do zwrotu stanów pruskich w Polsce. Przedstawiciele obu stron spotkali się i omawiali warunki poddania koronie Polski. W 1454 roku wysłany został do Malborka akt wypowiedzenia posłuszeństwa, następnie zorganizowany atak na umocnienie zakonu, które w wielkiej liczbie zdobyto. Równocześnie wysłano poselstwo do Krakowa, które złożyło prośbę o przejęcie władzy w Prusach przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Ostatecznie w marcu po rokowaniach przyjęto Prusy pod władzę Polski na określonych warunkach. Akt inkorporacyjny zapewniał szereg uprawnień nowym poddanym korony, na przykład zastrzegał obsadzanie urzędów w Prusach wyłącznie ich mieszkańcami. Jednak aby całkowicie przełączyć Prusy, trzeba było pozbyć się zakonu krzyżackiego, który podjął wysiłki dyplomatyczne i wojskowe. Tak rozpoczęła się wojna 13-letnia. W czasie walk za pieniądze pożyczone od Gdańska za cenę przywileju Jagiellończyk wynegocjował poddanie Malborka, Iławy i Tczewa, co zmusiło zakon do przeniesienia stolicy do Królewca. Na ostateczny wynik wojny wpłynęła także zwycięska dla powstańców bitwa na Zalewie Wiślanym, tak, tym od aktualnego przekopu. W tym samym roku z powodu wyczerpania finansowego stron walczących zgodzono się na mediację legata papieskiego i rozpoczęto rokowania pokojowe tutaj, w Toruniu. Na mocy traktatu dokonano podziału na Prusy zakonne i królewskie. Do Polski przyłączono te drugie, czyli Pomorze Gdańskie, Chełmno, Żuławy z Malborkiem oraz Warmię. Dodatkowo wielcy mistrzowie musieli składać przysięgi wierności polskim królom, czyli stali się ich lennikami. Władze krzyżackie w Prusach od razu po zawarciu traktatu dążyły do jego podważenia. Do eskalacji doszło w 1478 roku. Wybuchła wojna, która zaczęła się wielką porażką krzyżaków i do 1497 roku zakon był uległy wobec Polski. Nowy wielki mistrz Fryderyk dążył do zrzucenia zwierzchnictwa Jagiellonów. Rozpoczęło to trwający do 1525 roku konflikt z zakonem, który był już ostatnim. W czasie jego trwania Albrecht von Hohenzollern toczył wojnę z Polską dwuletnią, zakończoną kompromisem toruńskim, który wprowadził rozejm na 4 lata. W międzyczasie w Prusach trwał proces sekularyzacji pod wpływem reformacji, która rozpoczęła się kilka lat wcześniej. W 1525 roku miał miejsce hołd pruski, który zakończył funkcjonowanie zakonu nad Bałtykiem. Traktat krakowski, którego był częścią, zakładał przejście Albrechta na luteranizm i zostanie lennikiem królów polskich oraz przyjęcie przez niego tytułu księcia w Prusach. Od tego momentu miał stanowić władzę świecką na tym obszarze. Akt ten zakończył trwające 300 lat stosunki polsko-krzyżackie.